Chłopaki do wzięcia, wielkie zmiany w życiu Marysi i Henia, internauci nie nadążają z życzeniami. W życiu Marysi i Henia z programu Chłopaki do wzięcia ostatnio sporo się dzieje. Zmian jest tak dużo, że widzowie nie nadążają ze składaniem życzeń. Co dzieje się w gospodarstwie sympatycznych seniorów? Niektórzy uznaliby, że to prawdziwa rewolucja. Chłopaki do wzięcia. Marysia odmieniła smutne życie Henia. Smutne i samotne czasy to dla Henia z Chłopaków do wzięcia przeszłość, do której nie chciałby wracać. Jego życie nabrało jasnych barw, gdy na horyzoncie pojawiła się Marysia. To dzięki niej, zamiast w beznadziei przebierać w kolejnych anonsach towarzyskich, zaczął bardziej o siebie dbać, odświeżył garderobę i odzyskał witalność, o którą wcześniej było niezwykle trudno. Mówi się, że za każdym sukcesem mężczyzny stoi wyjątkowa kobieta, a w przypadku ulubionej pary widzów Polsatu ta teza spełnia się z nawiązką. Okazuje się bowiem, że nowa partnerka rolnika zmotywowała go do kolejnych zmian. Na co go namówiła? Chłopaki do wzięcia. Wielkie zmiany w domu Henia i Marysi. Od przeprowadzki Marysi do Henia minęło już sporo czasu, a kobieta w jego domu czuje się coraz pewniej. Miła atmosfera nie jest dla niej normą, ponieważ jej poprzedni związek nie należało do udanych. Eksmałżonek nadużywał alkoholu, co wielokrotnie doprowadzało do wierutnych awantur. Przykre doświadczenia nie powodują jednak, że seniorka straciła chęć do życia. Wręcz przeciwnie. Mimo dojrzałego wieku napędza ją siła uczucia, jakie odwzajemnia aktualny wybranek. Choć to ona stała za tym pomysłem, ostatecznie bohater show Polsat Play podjął decyzję o wymianie umeblowania w ich gospodarstwie. W tym celu, po uprzednich pomiarach, oboje udali się do sklepu meblowego. Zawsze Heniowi trułam, żeby sobie kupił jakieś meble. Mówię, no co, nie stać cię? Rusz te w banku, tyle kasiory składowałeś przez te lata. Ani kobity, ani dzieci, to na co składał? Z humorem opowiadała Luba. Chodziło o przeprowadzenie remontu, żeby można było tutaj te meble wstawić do tego pomieszczenia, co będziemy przebywać, nie? Z troskliwością wtórował przyjaciel. Gdy następnego dnia Henio potwierdził zakup wybranych mebli, zadowolona towarzyszka w ferworze emocji wypaliła. Henio, to teraz tylko ci się jeszcze zostaje oświadczyć, zagaiła nieśmiało. Co na to przyszły narzeczony?